Dzień dobry Państwu. Trzecia część reakcji Redox. To ważny temat, dlatego poświęcam mu aż 3-godzinne wykłady. Proszę Państwa, jest taka nazwa, że reakcja dysmutacji. Dysmutacji, inaczej to będzie dysproporcjonowania. Dysproporcjonowania. Jest to reakcja utlenienia i redukcji, w której ta sama substancja jest i utleniaczem, i reduktorem. Jakieś takie może dwa proste przykłady, żebyście Państwo widzieli. Jeżeli CL2, chlor, rozpuścimy w wodzie, to w wyniku takiego rozpuszczenia powstaje HClO plus HCl. Jak widać, chlor jest tutaj gazem, jest w stanie wolnym, stopniu tlenia 0. Tu jest stopniu tlenia chloru plus 1, a tu w kwasie solnym minus 1. Czyli Cl 0 minus elektron daje Cl plus 1, Cl 0 plus elektron daje Cl na minus 1. No, widzimy, że to już jest ta reakcja uzgodniona. To jest reakcja, w której chlor jest i utleniaczem, i reduktorem. Taka reakcja zachodzi na przykład na wpływalni w wodzie. Jak się chloruje wodę, to właśnie ten chlor się rozpuszcza. I zobaczcie Państwo, nie chlor zabija drobnoustroje, jakieś zanieczyszczenia unieszkodliwia, tylko HClO, bowiem HClO, kwas chlorowy 1, on jest silnym utleniaczem, rozpada się na HCl plus O0. I ten tlen atomowy, tlen in statu nascendi, w miejscu powstania, jest bardzo agresywny. No, tu stopień utlenia będzie plus 1, tlenu minus 2, chlor na minus 1, a tlen na zerowym. Natomiast ta dysmutacja to jest ta to równanie reakcji. Jeszcze jedno równanie reakcji, na przykład jeżeli weźmiecie Państwo NO2-0, dwutlenek azotu plus H2O, to po rozpuszczeniu tego czerwono-brunatnego gazu w wodzie powstaje HNO3 i powstaje NO, czyli stopień utlenia 4, a tutaj stopień utlenia 5, a tu 2. Czyli w bilansie elektronowym napiszemy azot na 4, minus elektron daje nam azot na 5, azot na 4, plus 2 elektrony daje azot na 2, czyli razy 2 razy 1, 1, 2, a tu będzie 3 i ta reakcja już się zbilansowała. Widzimy, że jest to reakcja, w której atom azotu zarówno oddaje, jak przyjmuje elektrony. To jest reakcja dysproporcjonowania, inaczej dysmutacji. Jeszcze taki typ reakcji, w których mamy dwa reduktory. No, przykładowo weźmy sobie Cu2S plus HNO3 i damy stężony. Co powstaje w takiej reakcji? Cu2S to jest siarczek miedzi 1. Siarka jest tutaj na minus 2, a miedź na plus 1 stopniu utlenienia. Azot jest na 5. I pamiętacie Państwo z poprzednich godzin, że stężony kwas azotowy, jak podziałamy nim, to on wydzieli NO2, czerwono-brunatny gaz. Czyli tutaj stopień utlenia jest 4. To jest silny utleniacz i ten utleniacz utleni zarówno anion siarczkowy, jak i kation miedzi 1. Czyli powstaje kation miedzi 2. W zapisie cząsteczkowym będzie to CuNO3 dwa razy wzięte i tu będzie 2+. Plus możemy napisać, ponieważ to jest silny utleniacz, że powstaje SO2 i plus jeszcze pewnie woda. No, bilans elektronowy, taki najprostszy, żeby tu nie komplikować bardzo, to N na 5 przyjmuje elektron, daje nam N na stopniu utlenia 4. Natomiast uwaga, 2Cu1 i 1S na minus 2
Tu powstaje 2Cu2+, czyli oddaje dwa elektrony, a tu powstaje siarka na czwartym stopniu utlenienia, jak widać, czyli oddaje z minus 2 do plus 4, oddaje 6 elektronów, czyli oddawanych jest 8 elektronów. I w takim układzie pomnożymy razy 8 i tu razy 1 i napiszmy jedynkę, tu będzie na pewno dwójka, tu będzie jedynka, żeby się zgodziły atomy miedzi i siarki po obu stronach równania. Następnie 8 będzie przy dwutlenku azotu, ale nie tu, dlatego że jest 8 plus tu jest 2 razy 2, czyli 4, czyli tu będzie 12 i w takim układzie będzie 6 cząsteczek wody. I możemy zapisać, że NO3 minus jest utleniaczem, natomiast są dwa reduktory. Te reduktory to jest Cu na pierwszym stopniu i S na minus drugim stopniu utlenia, czyli generalnie Cu2S, siarczek miedzi 1. To jest przykład równania reakcji, w której są dwa reduktory. I takich oczywiście reakcji w przyrodzie jest dość sporo. Zaznaczyłem, że ten substrat jest osadem i widać efekt tej reakcji. Roztwarza się w HNO3 ten osad, wydziela się czerwono-brunatny gaz, roztwór w naczyniu, w zlewce, w kolbie zabarwi się na niebiesko od jonów miedzi 2, natomiast oprócz NO2 będzie się wydzielało SO2. Można by oczywiście napisać takie równanie podobne, na przykład Cu2S plus HNO3 i napiszemy rozcieńczony i wtedy powstanie NO plus CuNO3 dwa razy wzięte plus S0, czyli nie utlenimy do SO2, tylko do siarki plus woda. I tu w bilansie elektronowym będzie podobnie, bo 1 minus 2, tu azot na piątym. A więc N na piątym plus 3 elektrony daje N na drugim. 2Cu1 minus 2 elektrony daje nam 2Cu2. Natomiast S na minus drugim minus 2 elektrony daje nam S0. Czyli jest oddawanych 4 elektrony. Pomnożymy razy 4 razy 3. Czyli tu będzie 3 i tu będzie 3 i tu będzie 6. 4. 4 plus te 12 to będzie 16 i wtedy 8 cząsteczek wody. Zobaczcie Państwo, przy pewnej wprawie tego typu równania na pewno pisze się stosunkowo szybko. Jeżeli chodzi o utleniacz i reduktory, to tak jak w powyższej reakcji. Zobaczcie Państwo, czym się to różniło. Na pewno tu przy stężonym było NO2 i utleniłem siarkę, anion siarczkowy do SO2, a tu przy rozcieńczonym jest NO i anion siarczkowy został utleniony do siarki koloidalnej. Jeszcze może takie równania z dobieraniem środowiska reakcji. Zacznę od jonowych równań. Weźmiemy sobie Bi3+, plus SNO2+, plus, tu napiszę kropeczki, tutaj powinienem napisać środowisko reakcji, daje nam Bi0 plus SNO3+, plus kropeczki. Proszę Państwa, takie substraty, produkty mamy. Trzeba byłoby zapisać stopnie utlenienia.
tu na to radzę zwrócić uwagę. Jak mamy dwa tleny na minus drugim, to jest minus 4. Z tego są wykazane dwa minusy jako ładunek jonu, czyli stopień utlenienia cyny jest 2. Tu będzie minus 6, wykazane 2, a więc 4. Została utleniona cyna ze stopnia utlenienia 2 do 4. To jest cynian 2, to jest cynian 4, na przykład potasu czy sodu. Bizmut i już 3+, przyjmuje 3 elektrony, daje nam BI0. SN2, minus 2 elektrony, daje nam SN4. Czyli pomnożymy razy 2 i tu razy 3, żeby zbilansować elektrony, żeby było tutaj plus minus 6 elektronów. Czyli przy bizmucie 2 i tu 2, tu będzie 3 i 3. I teraz jest bardzo ważny etap rozwiązywania takiego równania. Otóż sumujemy ładunki jonów po obu stronach równania, uwzględniając oczywiście współczynniki. No tutaj jest obojętny, prawda? I patrzymy, że po stronie lewej to będzie 2 razy plus 3, plus 3 razy minus 2, to będzie 0. Po stronie prawej jest 0 plus 3 razy minus 2, czyli będzie minus 6. I zazwyczaj w większości przypadków mówimy, że już prawej strony nie zmienimy, czy to jest konstans, a więc muszę do strony lewej dodać takie jony, które by spowodowały, że ładunek lewej strony jest minus 6. Czyli dodam plus 6 OH z minusem, będzie wtedy minus 6. Wpiszemy tu 6 OH minus, a tu będą 3 cząsteczki wody. I mamy równanie już uzgodnione. To jest utleniacz, a to jest reduktor. Przejdę do zapisu cząsteczkowego w takim równaniu. Czyli będzie Bi2SO4 3 razy wzięte, zamiast kationu bizmutu 3, który jest tutaj utleniaczem, dam siarczan 6 bizmutu 3, plus 3K2SNO2 plus 6KOH daje nam 2Bi0 plus 3K2SNO3, stopień utlenienia 4, tu 2, plus i mamy 6 kationów potasu i 3 aniony siarczanowe, czyli 3K2SO4 i zostaje 3 cząsteczki wody. Czyli zapis jonowy, zapis cząsteczkowy takiego równania. Jeszcze wydaje się, że warto byłoby jeszcze wytłumaczyć takie jedno równanie, w którym azot z plus 5 przechodzi na minus 3. Otóż, jeśli weźmiemy sobie na przykład cynk i ten cynk zadamy azotanem 5 potasu i będzie w środowisku zasadowym i będzie to oczywiście roztwór wodny. To zobaczcie Państwo, to na pierwszej części wykładu z redox. Zwracałem uwagę, że w środowisku zasadowym azot na plus 5 przyjmuje aż 8 elektronów do minus 3. A więc N na 5 przyjmuje 8 elektronów, powstaje N na minus 3, a taki azot na minus 3, sądzę, że Państwo pamiętacie, że to jest amoniak, gaz o ostrym, przenikliwym zapachu. Cynk. No cynk może być tylko na jednym stopniu utlenienia, na drugim stopniu utlenienia, czyli powstanie Zn2+. I teraz, jeżeli chcielibyśmy zastanowić się, co napiszemy w produktach takiego równania, to można by było napisać ZnNO3 dwa razy wzięte. No ale mamy środowisko zasadowe, czyli ZnOH dwa razy wzięte, bo taki wodorotlenek się wytrąci. A z kolei to jest amfoter, czyli pewnie powstanie K2ZnOH3.
cztery razy wzięte. Czyli wpiszemy jako jeden z produktów tej reakcji K2ZNOH cztery razy wzięte, czyli tetrahydroksocynkan potasu albo czterohydrokso plus amoniak. I teraz tutaj stopień utlenienia 2, a tutaj minus 3, a tu 0. Czyli zobaczcie, tu razy 1, a tu razy 4. Czyli wpiszemy 4 i tu wpiszemy 4. Przy azocie będzie 1, to tutaj również 1. Żeby dobrać współczynniki, musimy rozpatrzeć kationy potasu. One są całkowicie uzgodnione po stronie prawej. Jest 8, a tu 1, czyli napiszemy 7KOH. I teraz już atomy wodoru. Strona prawa, 4 razy 4, 16 plus 3, 19. Po stronie lewej jest 7 plus H2O, musi być 19. A więc trzeba dodać 12 kationów wodorowych, czyli 6 cząsteczek wody. Mamy już 12, czyli tutaj 6. I teraz atomy tlenu sprawdzimy. Lewa równa się 3 plus 7 plus 6, czyli będzie 16. Prawa równa się 4 razy 4, 16. Czyli się wszystko pięknie zgadza. I oczywiście ZN0 jest reduktorem, natomiast NO3 z minusem jest utleniaczem. Jest to taka dość typowa reakcja redox. Jakbyśmy chcieli zapisać takie równanie w formie jonowej, to nie uwzględnimy tylko kationów potasu. Czyli mogę szybciutko zapisać 4ZN plus NO3 z minusem plus 7OH minus plus 6 cząsteczek wody. Powstanie 4 i tu będzie ZNOH 4 razy wzięte 2 minus plus amoniak. Amoniak oczywiście jako gaz ucieknie. To jest taka dość ważna reakcja redox. Jeszcze może napiszemy równanie reakcji utlenienia jakiegoś związku organicznego. Już coś pisaliśmy, ale te związki organiczne są istotne, ważne. Zachęcam Państwa do obejrzenia filmu dotyczącego manganometrii, zadań. Tam będziemy również pisali równania redox. Ale weźmy sobie taki trudniejszy przykład na koniec, jeszcze przed zadaniami. Otóż weźmiemy sobie CH3, CH2, CO i tu będzie CH3. To jest keton, butanon. Stopień utlenienia węgla będzie 2, bo tlen jest na minus 2. Plus, mamy KMNO4, czyli taki bardzo typowy, który już Państwo poznaliście, w środowisku kwaśnym utleniacz. I teraz w momencie, jak my podziałamy silnym utleniaczem, jeszcze ogrzejemy ten układ, to keton ulega rozerwaniu jego cząsteczka. I w efekcie powstają dwa kwasy, czyli powstanie kwas CH3, CH2, CO, OH plus ten drugi, to już będzie jednowęglowy kwas, kwas metanowy, plus MnSO4, plus K2SO4 i plus woda. Myślę, że ten ciąg substratów i produktów już Państwo zapamiętaliście. No i teraz stopień utlenienia. Tu było 2, a tu jest 3, bo minus 2, cała grupa OH jest minus 1. Tu mamy stopień utlenienia azotu minus 3. Natomiast tutaj będzie
plus 1, minus 1, a to będzie minus 2. Plus i minus 1 się bilansuje, a więc stopień utlenienia będzie 2. I teraz ja proponuję, aby dla jakiejś większej czytelności zaznaczyć kolorowo te atomy węgla. Będzie łatwiej nam to rozważać w bilansie elektronowym. I teraz tak. Węgiel na drugim stopniu utlenienia przeszedł do węgla na trzecim stopniu utlenienia i węgiel na minus trzecim przeszedł do węgla na drugim stopniu utlenienia. Zaznaczę kolorami na żółto ten pierwszy i na czerwono ten drugi. Jak ze stopniami utlenienia? Tu jest oddaje 1 elektron, a tu oddaje 5 elektronów, czyli sumarycznie 6 elektronów. Z minus 3 do plus 2 to jest 5. Mangan na siódmym przyjmuje 5 elektronów, daje nam mangan 2+. Czyli pomnożymy razy 5, a tu razy 6. W takim układzie 5, 5 i tu 5. Teraz 6, 6, a tu będzie 3. W takim układzie siarczanów trzeba dodać 6 i 3, czyli 9. Liczymy atomy wodoru. Zobaczcie Państwo, możemy po stronie lewej policzyć. To będzie tutaj 5 i 3, 8, czyli 8 razy 40 plus 18 to będzie 58. Po stronie prawej będzie, tu będzie 6 razy, czy tutaj dobrze policzyłem? Tak, tu będzie 5, 6 razy 30 plus tu będzie 10 i plus woda i musi być dokładnie 58, a więc 40, czyli 18, więc 9 cząsteczek wody. Zapiszę to innym kolorem, czyli tu będzie 9 i tu jest 9 i się bardzo wszystko ładnie zgadza. Czyli to jest reakcja organiczna redox, w której utleniliśmy keton do dwóch kwasów. Uległo rozerwanie, wiązanie przy grupie karbonylowej. Zapraszam Państwa do uważnego śledzenia wykładu z chemii organicznej. Chemia organiczna zazwyczaj jest na drugim semestrze. Ona jest podwaliną do przedmiotów, które Państwo będziecie mieli jeszcze dalej, czyli biochemii, różnych fizjologii, toksykologii, analiz itd. itd. Chciałbym jeszcze zrobić kilka zadań, w których wykorzystywane są procesy utlenienia i redukcji. Zobaczcie Państwo takie pierwsze zadanie. Mamy obliczyć, jaką objętość zajmie w warunkach normalnych chlor otrzymany w wyniku reakcji nadmiaru stężonego HCl na 250 cm3 0,12-molowego wodnego roztworu KMNO4. Proszę Państwa, na pewno równanie reakcji potrzebne są, ale tu jest dosyć ważna informacja, mianowicie wiemy, że jest 250 cm3 0,12-molowego wodnego roztworu KMNO4. Czyli mogę bez problemów policzyć, ile moli KMNO4 przereagowało w tym procesie. Stężenie molowe to jest liczba moli do objętości. Czyli liczba moli to jest stężenie molowe razy objętość. Powiemy, że to będzie 0,12 mola na decymetr sześcienny razy 0,25 decymetra sześciennego. A więc będzie to 1/4, czyli będzie 0,030 mola KMNO4. Tyle KMNO4 przereagowało. I teraz równanie reakcji. Otóż równanie reakcji
HCl plus KMNO4, wiemy, że się wydzielił w tej reakcji chlor, bo musimy objętość chloru policzyć, i plus, na pewno, jeżeli mamy mangan na siódmym, środowisko jest kwaśne, to powstaje mangan na drugim stopniu utlenienia, zapiszę jako chlorek manganu 2, plus KCl, mamy kation potasu, i plus woda. W bilansie elektronowym, to jest chlor na minus pierwszym, możemy zapisać, że 2 Cl na minus pierwszym minus 2 elektrony daje nam Cl2,0. Natomiast MnO4 z minusem plus 5 elektronów plus 8H+, daje nam Mn2+, plus 4 wody. Pomnożymy razy 5 i tu razy 2. Czyli 2, 2 i 2. Tu będzie 5, a tu będzie 5 razy 2, 10, ale jeszcze mamy 6, czyli 16 i 8 cząsteczek wody. I teraz wypadałoby podkreślić interesujące nas substancje, czyli KMNO4 i Cl2. Widzimy, że stosunek molowy manganianu 7 potasu do wydzielonego chloru jest 2 do 5. Czyli zapiszemy proporcje. Będzie tak, 2KMNO4, 5Cl2. Podkreślę nagłówek proporcji. Przypominam, że zaczynamy od ilości molowych. Jeżeli tu mamy 2 mole, czyli napiszę 2 mole, a tu będzie 5 razy 22,4 decymetra sześciennego. Jeżeli ktoś z Państwa nie pamięta objętości molowej, to warto zerknąć do jednego z pierwszych wykładów i sobie to przypomnieć. Czyli jeżeli weźmiemy 0,030 mola, to tu będzie objętość chloru VCl2. Czyli VCl2, skorzystam z kalkulatora, w takim układzie będzie to 1,68 decymetra sześciennego. I to jest końcowa odpowiedź. Proszę Państwa, tego typu zadanie można zaliczyć do zadań na stechiometrię, zadań z obliczeń stechiometrycznych, z tym, że no, potrzebne było napisanie równania reakcji redox, czyli jakby dwa grzyby w barszcz. Trzeba znać i reakcję redox, i trochę obliczeń stechiometrycznych. Drugie zadanie. Ile gramów srebra należy użyć do reakcji z rozcieńczonym kwasem azotowym 5, aby otrzymać 4,2 decymetra sześciennego tlenku azotu NO? Czyli mamy równanie reakcji. Ag0 plus HNO3. Dajemy, że to jest rozcieńczony. Powstaje NO, ucieka, plus AgNO3 i plus woda. No, zapiszmy, że srebro przejdzie na pierwszy stopień utlenienia, azot z piątego na drugi, czyli Ag0 minus elektron daje nam Ag+, N na piątym plus 3 elektrony daje nam N na drugim. Razy 3 razy 1, czyli tu będzie 3 i 3, tu będzie 1, a w takim układzie 4. I teraz podkreślimy interesujące nas substancje, a więc srebro i NO. A więc będzie jedno NO, 3 Ag. Zaczynamy od ilości molowych. I teraz tutaj, proszę Państwa, zobaczcie, jeżeli mamy objętość tlenku azotu, no to napiszemy 1 mol, a więc 22,4 decymetra sześciennego, a tutaj 3 razy 108 gramów.
Jeżeli ktoś z Państwa nie pamięta masy molowej srebra, to można ją sprawdzić oczywiście w układzie okresowym, no, czy w tablicach chemicznych. Natomiast 4,2 decymetra sześciennego to jest masa AG. Podkreślimy, obliczymy, będzie to 3 razy 108 razy 4,2 podzielone przez 22,4. Będzie to 60-75 grama srebra. To jest końcowy wynik. Czyli w takim zadaniu właściwie najbardziej strategiczne jest równanie reakcji redox. Na redukcję jonów manganianowych 7 zawartych w ich zakwaszonym roztworze zużyto 24,1 cm sześciennego roztworu siarczanu 6 żelaza 2 o stężeniu 1282 mola na decymetr sześcienny. Oblicz masę manganianu 7 potasu w analizowanym roztworze. Otóż masa molowa KMNO4 zaokrąglona to jest 158 gramów na mol. I teraz równanie reakcji. Mamy siarczan 6 żelaza 2, czyli reduktorem będzie na pewno Fe2+, plus MnO4 z minusem, plus środowisko kwaśne, zapiszę równanie reakcji w dół, zostanie utlenione żelazo 2 do żelaza 3, plus Mn2+, i plus woda. To jest jonowa forma zapisu, ona jest w tym zadaniu wystarczająca. I teraz bilans elektronowy, mogę tu zapisać Fe2+, minus elektron daje nam Fe3+, Mn7, plus 5 elektronów daje nam Mn2+. Czyli razy 5 razy 1, 5 i 5, 1, 1, 4 cząsteczki wody, 8H+. Co widzimy? Że na 5 moli kationów żelaza 2 przypada 1 mol KMNO4. A my mamy obliczyć masę manganianu, czyli piszemy 5 Fe2+, a tu będzie 1 KMNO4. Zaczynamy zawsze od ilości molowych. Czyli zobaczcie Państwo, że my jeszcze tego nie policzyliśmy, ale już wracam. Mamy roztwór siarczanu 6 żelaza 2 o danej objętości i danym stężeniu. Czyli tutaj na dole napiszę, obliczam, ile moli Fe2+ przereagowało. I teraz liczba moli to jest stężenie molowe razy objętość, czyli będzie to 0,1282 mola na decymetr sześcienny razy 0,0241 decymetra sześciennego. Wyliczymy. 0,1282 razy 0,0241. To będzie 0,00309 mola Fe2+. Czyli 5 moli, a tu będzie 158 gramów, a 0,00309 mola, tu będzie masa. I obliczymy, że ta masa, to pomnożymy razy 158 i podzielimy przez 5, czyli będzie 0,0976 grama KMNO4. I to jest
tyle. Powinienem w zasadzie ten fragment zadania zrobić na samym początku. Czyli zacząć od wyliczenia, jaka ilość moli Fe2+ została utleniona. I dopiero później napisać równanie reakcji, ale zapomniałem, to nie ma znaczenia, zadanie jest poprawnie rozwiązane. Na zakwaszony roztwór jodku potasu podziałano 50 cm sześciennymi 0,25-molowego roztworu dichromianu potasu. Tu dichromian oczywiście 6 potasu. Oblicz ile moli, ile gramów jodu wydzieliło się w tej reakcji. No to już będę od razu pamiętał, żeby na podstawie stężenia molowego i objętości policzyć liczbę moli K2CR2O7. To będzie stężenie molowe razy objętość, czyli 0,250 mola na decymetr sześcienny razy 0,050 decymetra sześciennego. Wyliczamy 0,05 podzielone przez 4, czyli będzie to 0,0125 mola K2CR2O7. Teraz równanie reakcji. Jodek potasu, Ki, jodki są tutaj na pewno reduktorem, natomiast kation potasu nie zmienia stopnia utlenienia, czyli zapiszmy równanie reakcji jonowe plus Cr2O7 2 minus, środowisko kwaśne, powstaje jod plus Cr3 plus i plus woda. W bilansie elektronowym musimy zapisać 2 i minus. Minus 2 elektrony daje nam I2, 0. Cr2O7, 2 minus plus 6 elektronów plus 14H plus daje 2 Cr3 plus plus 7 cząsteczek wody. Razy 3 razy 1, czyli tu będzie 6, a tu będzie 3. Tu będzie 1, a tu będzie 2 i 7 cząsteczek wody, a więc 14H+. Widać z równania reakcji, że na 1 mol dichromianu przypada 3 mole jodu, czyli 1 mol dichromianu 6 potasu wydziela z jodku potasu 3 mole jodu. Tak więc równanie będzie bilans K2, Cr2O7, a tu będzie 3 i 2, podkreślimy, 1 mol, a tu 3 mole, czyli 0,0125 mola, a tu N, czyli N równa się 0,0375 mola jodu i 2. I teraz jeszcze trzeba obliczyć gramy. Przypominam, że masa atomowa jodu to jest 127, czyli tu jest gramów na mol atomów. Czyli 1 mol I2 to będzie 254 gramy. Natomiast 0,375 mola to będzie jakaś masa. Masę wyliczymy. ,525 grama jodu. Taka masa jodu wydzieli się w tej reakcji. I ostatnie zadanie na dzisiejszym wykładzie. 200 cm sześciennych wodnego roztworu nadmanganianu potasu zakwaszonego kwasem siarkowym nasycono
roztworem siarkowodoru, w wyniku czego wydzieliło się 0,56 g siarki. Oblicz stężenie molowe roztworu KMNO4. Zobaczcie Państwo, tu jest nazewnictwo to trochę starsze. Ja mówiłem, że ten KMNO4, tak możemy nazywać, albo poprawniej manganian 7 potasu. W takim równaniu reakcji, bo od tego zaczniemy, zapiszemy H2S siarkowodu, to jest słaby kwas, czyli nie pisze formy zdysocjowanej na razie, plus MnO4 z minusem, plus środowisko kwaśne, daje nam S0 plus Mn2 plus i plus woda. I teraz siarka z minus drugiego na zerowy, mangan z siódmego na drugi, czyli prosty bilans elektronowy, minus 2 elektron daje S0, mangan na siódmym przyjmuje 5 elektronów, daje mangan 2, czyli razy 5 razy 2, 5, 5, 2, 2. Są tleny 8, czyli tu 8, tu było 10, a więc tutaj 6. I z równania reakcji możemy podkreślić siarkę oraz KMNO4, bo te dwie substancje będą nas interesowały. Ułożę proporcje. 5S0 odpowiada 2KMNO4. Przypominam Państwu masę molową siarki 32 g na mol, czyli 5 razy 32 gramy, a tu mamy 2 mole. Ponieważ 0,560 grama siarki wydzieliło się, tu mamy liczbę moli. N będzie się równało 0,00700 mola KMNO4. No i już jak mamy liczbę moli, mamy objętość, to stężenie molowe będzie to liczba moli do objętości, czyli będzie to 0,00700. Tu dokładnie trzeba mola podzielone przez 0,2 decymetra sześciennego, czyli będzie 0,0350, oczywiście mol na decymetr sześcienny. I to jest końcowa odpowiedź. Jak Państwo widzicie, to zadanie łączy zarówno wykład z procesów utlenienia i redukcji, jak też wykład ze stechiometrii zadań. Na dzisiaj to tyle. Bardzo Państwu dziękuję. Już się zbliżamy do końca wykładów. Jeszcze musimy krótko o elektrochemii powiedzieć, o analizie ilościowej, ale na dzisiaj to tyle. Dziękuję. Do usłyszenia. Zapraszam.